Staje czy jedzie? Jedzie, bo to towarowy, to raczej może stanie, nie wiem. Staje czy co robi? No to może się stanąć, nie? Czekaj, ja tak? Hej! Czekaj, nie przeszkadzaj. A tam stoi pociąg, pokaż ten pociąg. A tam, a pod... na środku toru. I tam też nie jest. Tam też jest, to nic nie... O, ja tak, o. Tam jest z jednej strony i tam jest z drugiej strony. Są pociągi jakieś normalnie, kurde, iluminaty. Normalnie taka tajemnica karę na 35. No to brzmi na buta, to zły człowieku. To się nagrywa? Tak. Aaa, dobra, to ja się nie powiem. Ja, jaki, jestem ciekawa, jaki będzie koniec tego pociągu. Taka informacja, niedługo zobaczą kanał na YouTubie, jak będzie się nazywał. Jeszcze nie wiem, co wam powiem. Nie mogę się doczekać. To na moich filmach. Będzie o piłce nożnej, na pewno będzie dużo piłki nożnej. Wyzwania. W zimę będą narty, jakieś wyzwania, na pewno będą na przykład... Czy Merkel Challenge. Na przykład wyzwanie stań na rękach. Albo zrób salto. Na przykład mogę zrobić salto w przód. Zrobię na pewno na ten. Będę robił taką czołówkę, gdzie będę robił salto w przód. I zrobię to salto w przód, jak odbije się, jak spadnę już, odbije się nogami od ten, od trampoliny, to wtedy będzie nazwa mojego kanału. Ale dobra, ale pokażę wam jedną rzecz. Patrzcie, tam na samym końcu toru jest ten czerwony semafor i tam stoi pociąg. A teraz drugi pokaż. A, i tam też stoi pociąg. Tylko, że ich no, nie widać. Teraz, no ja pokażę wam pociąg widmo, który tutaj stoi. Patrzcie, on ma dziwny przód, ten co tutaj widać. No. On ma dziwny przód, to jest pociąg widmo. Okej, okay, no to pa. Ej, a jak idziemy, a jak jedziemy impulsem? Możliwe. Mama, my impulsem jedziemy? Mama, my jedziemy impulsem? Ty przecież... Krynica, idziemy impulsem! Co się tak tłucze? Jedziemy impulsem, a tak... Jedziemy impulsem! Chodź, Adek, jedziemy impulsem! Powiemy wam zaraz, kiedy jedziemy na godzinę, tylko musimy jeszcze zobaczyć. No nie widać nigdzie na razie. Będziemy tylko następne stacje w WC. Jedziemy impulsem. Oczywiście. Impulsem. Pokaż tam, następne stacje w WC, pokaż tam. Jedziemy impulsem. Następne stacje w WC. Dolina Poprodu, następna stacja. Dolina Poprodu, WC. Okej, to może tobie z WC. Ty gdzie my jesteśmy? Obok fa... To jest Fakro? Jedzie Fakro, dwa. No nie, pomyliłem was. W 3 minuty do Starego Sącza i pokaż to. My jak wracaliśmy ze Szczecina, bo byłem na zawodach... Bo nie, zaczyna się. Jak byłem na zawodach w Szczecinie na kickboxingu, to widzieliśmy takie tylko, że dwa razy większe. Chociaż nie jestem dokładnie pewien, czy dwa razy większe, ile większe. Na pewno były większe, jestem pewien ile. Bo było mega ciemno, bo wracaliśmy w nocy jakoś. Czekaj, Stary Sąd był. Jakoś o pierwszej w nocy to widzieliśmy. Starego Sącza do 3 minuty, tak by the way, z Nowego Sącza. Widzicie sobie, ile się jedzie autem, zobaczcie. Ej, patrzcie, co się dzieje. Bła, bła, bła. Dwa razy większe w Szczecinie, wiesz. Ty, my jedziemy teraz ze 110 na godzinę. Posłuchać powietrze. My teraz jedziemy ponad 100 na godzinę. My teraz jedziemy ponad 100 na godzinę.